garabke каждый день шумной тесноте ты придешь, сядешь в уголке, подберу музыку к тебе. Podporucznik odznaczony krzyżem kawalerskim. Tylko że nie wiesz, jakie prowadził życie doczesne. W wieku lat 17, najmłodszym powstańcem, po tym jak był gońcem na wszelkie rozkazy. To mój pradziadek, Zygmunt Minkin, urodzony w Kaliszu w 1901. W 1918 do pierwszej kompanii dołączył ciężkich karabinów maszynowych. Później został odkomendowany do Szczypiorna dla wzmocnienia granicy niemieckiego wroga. Pierwszy batalion pograniczny poznański, przygotowywany do powstania całej Wielkopolski. A co było pod Końskiem, tuż pod Kielcami? Z lotnictwa obrzuceni, niemal zbombardowani. Ledwie zbity przeżył w kopalni torfu trystę krew. Miał 72 lata, wojen przeżył dwie. Wyjdź z klatki, co zamurowały słowa? Musi stąd zbiec, nie dać się, że chcę pochować. Oficerze łączności, stosuj sabotaże, choć ludzie zawodzą na całej linii. Tnij kable, wyjdź z klatki, co zamurowały słowa? Musi stąd zbiec, nie dać się, że chcę pochować. Oficerze łączności, stosuj sabotaże, choć ludzie zawodzą na całej linii. Tnij kable, robię to dla siebie. Chłopaka z getta, który zwyczajnie uciekł, bo chciał przetrwać. Był rok 1939, gdy niemiecki okupant wydał wyrok żydowski. Ta prawda na chodniku odradza się jak Feniks. Rozmarykali skwery, pamiętny rewir, połączone jatki przy ulicy Ciasnej. Coś mi znowu świta w głowie, znowu nie zasnę. To nie sny na jawie, mają swe odbicie. Chcę być tylko człowiekiem, kocham życie. Zasypanie kanału Bawinka polskimi książkami, a ja jako dzieciak kilka do domu ich zabrałem. Pamiętam doskonale, a później powstał pomnik. Szkoda tylko, że zupełnie nie w tym miejscu stoi. Ku chwale zmarłego Władysława Kościelniaka, a ja poległem w czasie II wojny, jak był atak. Wyjdź z klatki, co zamurowały słowa? Musi stąd zbiec, nie dać się, że chcę pochować. Oficerze łączności, stosuj sabotaże, choć ludzie zawodzą na całej linii. Tnij kable, wyjdź z klatki, co zamurowały słowa? Musi stąd zbiec, nie dać się, że chcę pochować. Oficerze łączności, stosuj sabotaże, choć ludzie zawodzą na całej linii. Tnij kable.